Jacek Raubo, to jest skaner Defense24, prosto z targów MSPO w Kielcach, a Państwa moim gościem jest dziś generał broni Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych. Panie generale, znajdujemy się na MSPO w Kielcach. Jak tegoroczne targi oraz tutaj te elementy wystawy są odbierane w kontekście potrzeb i wymagań, które stawia wojsko względem przemysłu zbrojeniowego? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Targi mają bardzo duże znaczenie dla obronności. To możliwość nie tylko pokazania tego, co najnowsze, ale przede wszystkim wymiany informacji. Ta myśl techniczna powiązana tak ściśle z przemysłem, z nauką, ale przede wszystkim z potrzebami sił zbrojnych, to tak naprawdę ta codzienność, która powinna towarzyszyć każdemu żołnierzowi podczas sprawdzania, podczas ćwiczeń. Te sprawy są weryfikowane. Tutaj na miejscu jest możliwość wymiany informacji, przede wszystkim z producentami, określenia, jakie są potrzeby wojska, bo tak naprawdę to my weryfikujemy i weryfikuje przede wszystkim sytuacja w czasie ćwiczeń, czyli przygotowanie się do realnych działań bojowych. Tutaj również są pokazywane pewne elementy, które mają miejsce na misjach pokojowych, stabilizacyjnych, a więc odzwierciedlenie bieżących potrzeb wojska. I to nie tylko, zacznijmy od tego, co najważniejsze, od poziomu wyszkolenia i to, co sprzyja temu wyszkoleniu, ale i również poprzez sprawy umundurowania, poprzez sprawy wyżywienia, opieki pod każdym względem, urealnienia, urzeczywistnienia tego wszystkiego. No naprawdę, ja powiem szczerze, z dumą obserwuję, tak już po raz kolejny, że te targi rozrastają się, ta oferta jest coraz bogatsza. No w tym roku mamy rok szczególny, bo powiem szczerze, patronat tutaj prezydenta, sam udział prezydenta w czasie otwarcia targów, ale i również tutaj szeroki udział i udział strony amerykańskiej zwłaszcza. Zresztą to widać po poszczególnych delegacjach, które tutaj przybywają. Także powiem szczerze, no rzeczywiście jest to potężne wyzwanie na przyszłość, żeby jeszcze bardziej to uatrakcyjnić. Panie generale, ale oprócz samej wystawy, samych tych technologii, widzimy również pawilon, gdzie prezentuje się Wojsko Polskie. Jak silna jest ta obecność i tak naprawdę czemu ona tutaj odpowiada, jakiemu zapotrzebowaniu? Ja bym powiedział, tutaj szereg aspektów widział przede wszystkim. Wojsko może się również też zaprezentować, pokazać to, co najnowsze. No nie wszystko da radę tutaj zmieścić, nie wszystko z różnych względów. No, szeroko w tym roku prezentowane tutaj nie tylko poszczególne instytuty, tu już mówię w kontekście całych sił zbrojnych, ale będąc dowódcą generalnym trudno nie wspomnieć tutaj o wojskach specjalnych, wojskach lądowych, marynarce wojennych, czy siłach powietrznych, czy poszczególnych rodzajach wojsk, ale i również centrach szkolenia. Jest to bogata oferta. Oprócz tego, że wojsko pokazuje, to ja bym tutaj patrzył również na aspekt taki, że zachęca do wstąpienia do szeregów. Każdy młody człowiek, prosty przykład tutaj z jednego ze stoisk, może spróbować swoich sił w powietrzu. Czy polatać na symulatorze, czy poćwiczyć swoją predyspozycję strzeleckie, ale i również pofruwać na spadochronie. Jeśli patrzymy na perspektywy przyszłościowe, a więc pole walki rozwija nowe technologie od powietrza po ląd, po morze, jakie takie kluczowe elementy, segmenty właśnie w tym rozwoju technologii dzisiaj obserwujemy z perspektywy polskiej i to zapotrzebowanie jest wskazywane między innymi na takich targach jak MSPO? No to jest przede wszystkim cyfryzacja, to jest przede wszystkim wszelkiego sprawy związane tutaj z cyberprzestrzenią i z tym, co się wiąże, a więc z nowym rodzajem tutaj pola walki, tego współczesnego, sieciocentryczność daleko obserwowana. To widać również na stoiskach tutaj prezentowanych przez siły zbrojne, ale i widać również, w jakim kierunku zmierza przemysł, jeśli chodzi tutaj o pozyskanie nowych technologii, jeśli chodzi tutaj o cyfryzację i przede wszystkim spełnienie tych oczekiwań, które są przed nami. Właśnie bardzo duża dyskusja jest toczona na dzień dzisiejszy o roli polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak zdaniem pana generała ten przemysł zbrojeniowy powinien dostosowywać się i współpracować z siłami zbrojnymi? On współpracuje już i to się odbywa i to będzie na szerszą skalę. Ja uważam, dążeniem powinno być do jak maksymalnego oparcia produkcji na własnym przemyśle. To są różne względy, za tym nie tylko ekonomiczne, czynnik społeczny, ale przede wszystkim czynnik operacyjny również. No nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić, stąd też ta współpraca jest najbardziej potrzebna, ale przede wszystkim wspólne definiowanie potrzeb i określenie tego, co jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Zresztą to dzisiaj przy
tutaj w wystąpieniu generała Hoopera było bardzo mocno podkreślone, żeby przemysł, a przede wszystkim wiarygodność wzajemna była tym czynnikiem, który jest znacznym determinantem przyszłych wyzwań. W wymiarze flanki wschodniej i wzmocnienia tak naprawdę tej perspektywy wschodniej tutaj NATO, jak istotne są właśnie te potrzeby modernizacyjne w wymiarze technologicznym i jakie elementy też wpływają na definiowanie tego bezpieczeństwa na flance wschodniej? Ja bym powiedział, przede wszystkim determinantem to są potrzeby. Potrzeba i formowanie nowej dywizji wyzwala nowe możliwości, wyzwala nowe potrzeby, to nie tylko modernizacja, ale wprowadzanie na wyposażenie nowego sprzętu. Zresztą to już się odbywa poprzez, widzimy jak modernizacja idzie, w jakim kierunku zmierza, ale przede wszystkim współdziałanie z armiami sojuszniczymi. To nie tylko Stany Zjednoczone, ale te państwa, które są obecne chociażby w ramach tutaj EFP, w Bemowie Piskim, ale i tych PKW, które są reprezentowane przez nasze siły zbrojne na zewnątrz. Bardzo dziękuję panie generale za wizytę w naszym studio. Dziękuję panu, dziękuję państwu. To był skaner Defense 24 prosto z Kielc, z targów MSPO, a państwem moim gościem był generał broni Jarosław Mika.